Wiadomość z ostatniej chwili. Strajk w szpitalu został zawieszony. O szczegółach negocjacji poinformujemy w następnym bloku programowym. Przypomnijmy, 24 kwietnia 2014 roku związki zawodowe szpitala imienia Zofii Zamojskiej w Tarnobrzegu wystąpiły do dyrekcji szpitala z 4 postulatami. Pracownicy domagali się przywrócenia premii stałej, przywrócenia funduszu socjalnego do poprzedniego poziomu, uaktualnienia regulaminu wynagrodzenia i podwyżki w wysokości 800 zł. Te żądania zostały jednak odrzucone przez dyrektora szpitala, który złożył swoją propozycję. Ta propozycja była dwuelementowa. Proponowałem w roku bieżącym uruchomienie kwoty około 600 tysięcy złotych, co dawałoby, czy mogłoby dać w granicach 160 zł ze skutkami, powiadam, na zatrudnionego. Natomiast w przyszłym roku, pod warunkiem uzyskania zabezpieczenia w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo jest to główne źródło finansowania działalności szpitala, przy 60 milionach przychodów 58 wychodzi z kontraktu z Narodowym Funduszem, kolejny ruch płacowy o 140 zł ze skutkami, co w ciągu około półrocza, powiedzmy, dawałoby kwotę 300 zł brutto na zatrudnionego, plus jeszcze skutki po stronie pracodawcy związane z ZUS-em. Niestety ta propozycja została przez związki zawodowe odrzucona i muszę powiedzieć, na dzień dzisiejszy jest to moja propozycja, która jest jedynie możliwa. Dyrektor szpitala Wiktor Stasiak mówił także o skutkach, jakie pociągnęłyby za sobą podwyżki. Gdybym uległ naciskom związków zawodowych, konsekwencje dla szpitala byłyby w mojej ocenie dramatyczne. W ciągu kilku tygodni praktycznie przestalibyśmy realizować zobowiązania, bo niestety jest też tak, o tym już wielokrotnie mówiłem, że szpital działa ze stratą. Przy tym każdy ruch płacowy będzie pogłębiał tę stratę. Po podpisaniu pierwszego protokołu rozbieżności 20 maja strony sporu przeszły do kolejnego etapu mediacji. W roli mediatora rozmowy prowadził poseł Mirosław Pluta. Negocjacje zakończyły się podpisaniem kolejnego protokołu rozbieżności, który zawierał częściowe ustępstwa związkowców. Niestety nie doprowadziło to do porozumienia i pracownicy podjęli decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej. Pismem z dnia wczorajszego Komitet Strajkowy poinformował o zamiarze rozpoczęcia z dniem 1 września akcji strajkowej. Akcja strajkowa ma objąć praktycznie cały szpital. Komitet poinformował mnie, że zostaną wyłączone z tej akcji wybrane oddziały. Będzie to oddział intensywnej terapii, szpitalny oddział ratunkowy, a także będzie zabezpieczone minimalne funkcjonowanie pozostałych oddziałów w zakresie związanym z bezpieczeństwem pacjentów. Natomiast Komitet Strajkowy zwrócił się do mnie o zaprzestanie planowych przyjęć do szpitala. Związkowcy zapewniają, że ich działania w ramach protestu nie zagrożą życiu i bezpieczeństwu pacjentów. Strajkujący pracownicy będą przebywali na terenie szpitala i pozostaną w gotowości do podjęcia koniecznych usług medycznych, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jak twierdzą, akcja protestacyjna ma na celu zwrócenie uwagi na ich dramatyczną sytuację, a strajk nie był ich celem. Są jednak rozgoryczeni położeniem, w jakim się znaleźli. Protestacyjnej, strajkowej się posunęliśmy, no to taka ostateczność, my tego nie chcieliśmy, prawda? Chcieliśmy wyprowadzić jakiś konsensus, jakieś porozumienie. Pan dyrektor stawiał cały czas swoje, że tak powiem, stanowisko. Nie było tutaj jakiegoś dialogu, w sensie, że, no tak jak pani tutaj wcześniej wspomniała, prawda? Propozycja od pana dyrektora i my się mamy na to zgodzić, albo i nie. A tutaj, jeżeli my coś proponowaliśmy, to już w tą stronę w ogóle nie działało. Tylko pana dyrektora propozycja jest taka i taka, koniec, kropka. Więcej nie ma nic. I tutaj jeszcze a propos tego budżetu, bo pan dyrektor mówi, że budżet jest taki, a nie inny, jest trudna sytuacja, tylko że nikt się nie pyta, jaka jest sytuacja naszych rodzin, prawda? Mamy też dzieci, też są wydatki i też patrzymy na każdą złotóweczkę wydaną, prawda? A tutaj na szpitalu czasami się wyrzuca pieniążki na prawo, na lewo. Dyrektor jeden, dyrektor drugi, zaraz przyjdzie trzeci, następny. Z tego względu, że my w tej chwili nie mamy już zaufania, można powiedzieć prawie do nikogo. Dlatego, że tak, pan dyrektor, kiedy obejmował stanowisko do radia w wywiadzie, powiedział, że pierwszą kwestią, którą ma zrobić po przyjściu na stanowisko dyrektora, to jest regulacja wynagrodzeń dla średniego i niższego personelu.
od początku, już jest parę miesięcy, takiej mowy nie było, dopiero kiedy my podnieśliśmy tę kwestię, czyli to jest po prostu z naszej strony to wyszło, to nie wyszło ze strony dyrekcji. Pomimo sporu i podjętej akcji protestacyjnej, obie strony nie zaprzestają rozmów. Więcej o stanowisku związków zawodowych usłyszymy w programie Pytamy Wprost, na który zapraszamy po wydarzeniach.